widzi to już oczywiście Geralt, który chyba będzie starał się jeszcze blokować jakoś może potencjalnego Nexusa, który mógłby tutaj zostać. O! Papi zaczął budować Zelota, a sekundę później go anulował. Tak, zauważył, że może postawić Nexusa, mimo tego, że teoretycznie był tutaj Geralt i blokował. Wbrew pozorom jest duża sprawa, bo to, co robi Geralt prawie zawsze w PvP, gdy widzi takie otwarcie, to on blokuje pylonami tego Nexusa, no i wymusza właśnie tego Zelota, a tutaj nie dał. Nie udało mu się tego zablokować, nie udało mu się wymusić Zeloty i Nexus jest bardzo szybki. Geralt raczej nie lubi grać na taki wariant i to już jest ciekawy początek w sumie tego finału Dolnej Drabinki. Jest potencjał, jest już ciekawie się zaczyna. Oczywiście nie będę tutaj jasnowidzę mówiąc, że to Geralt jest faworytem tego spotkania, ale pożyjemy, zobaczymy. Przed chwilą widziałem, że sporo osób tam właśnie wspólnie gdzieś sobie rozmawiało, zwłaszcza ci, którzy już gier siłą rzeczy nie mają, no bo pozostało trzech zawodników w turnieju, integrowali się, a Geralt spokojnie patrzył coś tam w telefonie, może właśnie taktyki, może myślał o tym, co zagra na Papiego. Tak, jest pylon i jest... Okej, jest Stargate ze strony Geralta. Dosyć blisko, zobaczymy, co będzie w stanie z nim zrobić. Stargate jest też grany u Papiego, to jest właśnie bardzo ciekawe, nie? Że mamy podwójny Stargate z obu stron. Tutaj pylon taki zagrany, żeby właśnie pytanie brzmi, co zrobić, nie? No blokować dostęp do minerałów, ale zazwyczaj Geraltowi udaje się uwięzić probę w środku i wtedy by zostawił tego pylona, a teraz go anulował chyba dlatego, że tam nie uwięził w środku żadnej proby. Wchodzi pewnym krokiem Geralt, nie ma baterii, więc dwa stalkery spokojnie to wygrają te bitwy. Ciekawe, że wybiera adeptkę, a nie stalkera. Tak, on zadaje mniejsze obrażenia, należy o tym pamiętać. Teraz jego stalker chyba padnie, on nie strzelił! Chyba go dokończy, będzie jeszcze jeden strzał, nie, jeszcze jeden jest potrzebny. Zablokuje to chyba tymi probami, dokładnie tak, więc ten stalker teoretycznie, teraz. No, to dziwne właśnie, że tak nie strzelił, ale to i tak nie za bardzo by zmieniło cokolwiek, mam takie wrażenie. Tu jakieś proby stoją, w ogóle nic nie robią, więc nie jest idealnie. I to jest w sumie super ciekawa sytuacja, bo Geralt przecież robi tą Oracle, prawda, którą za chwileczkę tutaj wpadnie do linii realnej, a Papi jest zajęty w ogóle czymś zupełnie innym. I do tego jeszcze zauważmy, że Geralt ma już Shield Battery w swojej linii mineralnej, więc on jest o wiele lepiej broniony na tą Oracle, którą robi Papi. No on przede wszystkim wie, co się dzieje, a Papi, no cóż, nie bardzo. Także zobaczmy, czy wypali ten podstęp Geralta, ten szybki atak. No w pierwszej bazie Papiego bateria będzie, ale dopiero za chwilę i ta chwila będzie dla niego wybitnie długa, bo już tracone są pierwsze proby. Przez to, że Geralt przed chwilą właśnie rozpracował jednego stalkera Papiego, to teraz tak długo ta Oracle może atakować i tutaj jeszcze na pewno szósta, ósma nawet proba powinna... Dziewiąta. Tak się tutaj Geralt nie połacił, ale to było świetne. To powoduje, że już teraz raczej leciutkie prowadzenie jest po stronie Geralta. Ale kto wie, da się z tego podnieść. No na pewno gdyby nie ta akcja, Geralt miałby bardzo ciężką pozycję, ale teraz już nie ma. Tak. No i tutaj niestety jest ogromny problem z tym Shield Battery. Będzie może próbował coś tutaj zrobić Papi w linii minerałów przeciwnika, ale właśnie nie za bardzo jest, chociaż może w naturalu, bo tutaj próby jakieś zostały transferowane, tylko że są już dwa stalkery, więc też nie jest idealnie. Tu jest Shield Battery, ale zobacz, tu w ogóle nie ma obrony, nie ma tutaj żadnych jednostek, stalkery stoją na rampie, więc w momencie, w którym te dwie Oracle już padną i będą one-shotować próby, to co najmniej 4-5 zostanie zniszczonych, zanim w ogóle te stalkery będą w stanie w jakikolwiek sposób zareagować. Chociaż chyba zestrzelił tego, zestrzelił tego jednego Oracle'a. Ale tu akurat nie ma baterii, dobra. Ale zobaczcie, traci tego, mining time'u, to jest bardzo duża strata. No i jeszcze do pierwszej chciał wlecieć z powrotem Geralt, ale przecież tam jest bateria, więc jedna Oracle nic nie zrobi, to jeszcze tutaj poleciał, ale nie kliknął, źle kliknął. O Boże, tu była pułapka Papiego, ta pułapka weszła, to się udało i będzie kolejna, chociaż ona akurat nie zamraża ponownie, nie resetuje tego, więc tylko jedną probę ta druga pułapka złapała, ale poprzednia była naprawdę świetna, to było chyba z 7 czy 8 probek, które nic teraz nie robiły, nie pracowały, dlatego wydobycie Geralta, szarpie tutaj w jedną i w drugą stronę ten wykres przewagi w wydobyciu. Ostatecznie skończył w podobnym momencie, 38 do 39, ciekawa sprawa. Obaj mają po jednej Oracle, 7 stalkerów do 5, no ale zobacz, że Geralt bardziej pilnował technologii. No już opracowuje Blink i do tego kolejny gateway. Tak. Raczej trzeba jednak to lekkie prowadzenie, ale na szczęście nie za duże przyznać Geraltowi. Tak, no Blink jest także ze strony Papiego, który właśnie teraz go opracowuje. Z tym, że właśnie jeśli mówimy o prowadzeniu, to w sumie probów mniej więcej tyle samo, nie? Jakby tak jakiegoś ogromnego dramatu w workerach nie ma. Chociaż zaraz zobaczymy dokładnie właśnie, jak to się dalej rozwinie, no bo właśnie Geralt robi już swoją trzecią bazę, u Papiego tego nie ma. Chociaż nie, przepraszam bardzo, teraz chyba za chwileczkę się pojawi jakiś Nexus, brakuje jeszcze 150 minerałów. Jest Blink też, więc jakby Papi chyba czuje, że okej, dobra, mój przeciwnik ma przewagę, on pewnie sobie tutaj będzie starał stworzyć jakąś kontrolę mapy, ja będę miał problem z kolejnymi bazami, więc też chce być mobilny, prawda, ten defensywny, mieć tego Blinka, także idź to mniej więcej w tym samym kierunku. I na ten moment...
Na ten moment, no jak najbardziej, ja przyznam przewagę Geraltowi, tylko nie wydaje mi się, że to jest absolutnie, w mojej opinii, to nie jest przegrana gra u Papiego. Mm. Ale zobacz też właśnie ta trzecia Oracle została zagrana u Mateusza i Papi się jakby nie wkalkulował tego, tak, nie ma żadnych stalkerów. Nie, totalnie, no, rzadko kto robi trzy Oracle i teraz potężny cios w gospodarkę Papiego. On nawet nie ma jeszcze blinka, więc nie złapie tych Oracle, wow. Nie ma takiej możliwości. To jest fantastyczne, 10 probów straconych, to są ogromne obrażenia w tym momencie. Które zostały zadane Papiemu. No i Geralt naprawdę w tym momencie wychodzi na bardzo duże prowadzenie. Jego trzecia baza właśnie teraz już się zakończyła. Może tutaj sobie zacząć to saturować. Wygląda to naprawdę spoko. No ciężko tutaj tak naprawdę powiedzieć. Papi jakby... Papi po prostu jest zaskakiwany, nie? To jest niestety minus dla niego, że jest naprawdę bardzo mocno zaskakiwany tymi zagrywkami Geralta. No i mamy blink kontra blink. Tak jest. Klasyczna walka protosów. Teraz dziwne, że Oracle nie są ruszone. Tutaj mówię o Oracle Geralta. Papi chyba zrobi jakąś pułapkę, tymczasem Feniks a Stalkery dalej walczą. No dobra, my tu gadu, a pułapka pięknie wchodzi, bardzo dobra. Tylko, że tutaj Stalkery Geralta wygrywają, bo Geralt jak zwykle ma więcej Stalkerów. Tutaj Oracle jeszcze męczą proby. GG! Geralt! Zajechał. No i... Nie chciałbym powiedzieć formalność, ale naprawdę, wiesz, jakby Geralt sobie po prostu co zrobił, to wypracował naprawdę konkretną przewagę, nie? Taką naprawdę solidną od samego początku. I w momencie, wiesz, w którym te Stalkery zaczynały przegrywać, to raz, a dwa... raz, że Stalkery zaczęły przegrywać, a dwa... znowu był ten wjazd w linię minerałów, no to już jakby Papi widział, okej, tego się nie da wygrać, nie? To się nie da nic z tym zrobić. Dokładnie. No i druga gierka przed nami, czekamy na lobby, które chyba już gdzieś tam powoli się... O, dokładnie tak, Geralt już też zrobił to lobby, także za chwilę będziemy lecieć z tematem. Data Sea jako mapa numer 2. Dobra. O, takie było pewnie... Znaczy jest szansa, że to było trochę spontaniczności. Być może i tak planował z góry Geralt zrobić z tego Stargate'a na proxy, ale na pewno go trochę sprowokował Papi tym, że nie zrobił zeloty, zrobił taki szybki Nexus i potem już ta lawina... agresywnych wyborów Geralta poszła. No ładnie wybrnął, chociaż nie było jakoś tak super, ale jednak no taka jeden detal, nie? Czyli zrobiona ta Oracle numer 3, czyli no wtedy to była tak jakby druga i potem atak na proby. I jeszcze bardzo dobrze Geralt, no po prostu lepiej od Papiego pamiętał o Twilight Council, zagrał te technologie dużo szybciej i też wykorzystał przewagę technologiczną. Także no po prostu wiele elementów trochę lepiej, albo nawet czasami dużo lepiej zrobił Geralt. Tak jest. My przechodzimy do gry numer 2, moi drodzy, Data Sea. I po prawej stronie grający jako niebieski Protoss wygrywa 1-0. Mateusz Budziak, czyli Geralt. No i jego przeciwnik w kolorze czerwonym gra młody polski Protoss, nawet młodszy od Geralta, Michał Królikowski, Papi. Znaczy niby klasyczne PvP, kto ma więcej stalkerów, ten wygrywa, ale generalnie rzecz biorąc, no te stalkery tak naprawdę to już była taka końcówka, nie? Że Papi powiedzmy przegrał batalię, to już było takie, okej, dobra, ja nie mam dobrej gospodarki, nie wyciągnę tego, koniec, nie? Te stalkery tak naprawdę nie liczyły się aż, znaczy nie chciałbym powiedzieć, że nie liczyły się aż tak bardzo, bo się liczyły bardzo, ale jakby tutaj było też, tu były też inne elementy, które przegrały grę Papiemu. Także no i... w ogóle tam Papi dosyć mocno tak blinknął w te stalkery Geralta. Mm-hmm. Wydaje mi się, że troszeczkę tak zbyt odważnie. No i to akurat nie wyszło mu najlepiej też. No tak, tak. To było trochę takie słabsze dla niego. Lecimy powolutku w kolejną jakąś... zobaczymy jak bardzo agresywną sytuację, bo powtarza się scenariusz. Papi robi pylona oraz Gatewaya w naturalu. Tutaj Geralt wiadomo, też robi swoje. No i teraz pytanie, czy ponowi jakąś bardzo agresywną taktykę Geralt, czy poczuje się tak pewnie, tak solidnie, że będzie ryzyko, czy może teraz pełna kultura dwóch polskich protosów, bo polskie PvP czasami bywa takie elitarne. Elitarne. Po jednym robotniku w gazie. Aha. Teraz już drugi wysłany, także tutaj spokojnie Geralt ten gaz zaczyna wydobywać, nie chcę go jeszcze zbyt wiele. Drugi gateway także zagrany. No i Papi znowu gra, wiesz, ten właśnie styl z jednym gatewayem, gdzie tutaj próbuje zagrać jakąś ekspansję naturalną właśnie za wallem. No i Geralt to blokuje. Zagrał tutaj jednego pylona. Pytanie brzmi, czy będzie chciał go anulować. Wydaje mi się, że tak i po prostu zagra drugiego obok. No dokładnie tak. Nie chcę tracić też ogromnej ilości minerałów na to wszystko. Spawa proba. Troszeczkę jest to irytujące. No i to będzie tak naprawdę tyle na ten temat. Za chwileczkę to anuluje i nie wiem.
i no już kolejnego budynku nie postawi. Raczej chyba, Brud. Tak? Nie, okej, okay, jednak. Mu się zdarzało i nawet 4 razy. To jest też ciekawe u Geralta, bo też mi się... No bo to jednak łącznie jak anulujesz 2 razy, to już 50 minerałów te blokowanie go kosztowało Geralta. Mhm. Ale widocznie, o właśnie, jest i 4. pylon. lubi Geralt uprzykrzać życie tym, którzy grają od jednego gatewaya, bo on tutaj pozostaje przy 2 i na razie zdania nie zmienia. No jest już stalker, więc już ma jakąś możliwość zniszczenia tego promba dosyć sprawnie. Dlatego jeszcze ta promówka właśnie bardzo fajnie, wiesz, sprawdzi w mainie, co się dzieje, tu jest 1 pylon, czy przypadkiem nie jest coś tutaj postawione właśnie koło niego. Nic takiego tutaj nie ma miejsca, także no. No i Stargate oczywiście jest na wallu, tutaj zaraz obok jest Shield Battery, także wygląda to dosyć solidnie. No i pamiętajmy, że cały czas Geralt z jednej bazy, prawda? On też robi Stargate, więc pytanie brzmi, czy będziemy mieli Oracle kontra Oracle, czy może raczej od razu w Feniksy przechodzimy albo coś podobnego. Na pewno Geralt wie, że tu jest Stargate i pytanie brzmi, czy Papi też? Nie, on zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, co tu jest zbudowane. Czyli Papi nie wie o Stargate'cie, a Geralt wie, tak samo jak na mapie poprzedniej. Mateusz wie. I zagrał Feniksa. I właśnie mocno się zastanawiałem, czy on tego Feniksa zagra, wiedząc, że przeciwnik pewnie nie zdaje sobie sprawy, więc skoro nie wie, to pewnie zagra Orakla, więc ja to od razu zbiję. Będę miał bardzo dużą przewagę powietrzną, będę miał lepszą kontrolę, wizję na mapie i tak dalej za pomocą tych jednostek. Także wygląda to bardzo interesująco w tym momencie ze strony Geralta. On może tutaj sobie fajną przewagę wypracować zaraz. Spodziewana technologia, oczywiście dalej to jest Twilight Council, na to zdecydował się Papi. Geralt jeszcze dalej inwestuje w jednostki powietrzne, to jest genialne dla Geralta, bo Papi nie ma wyjścia, albo recall, albo straci to Oracle, przy czym ja nie wiem, czy on ma energię do recalla, jak się nie teleportuje Papi, to znaczy, że nie ma. No to jest dramat, panie. Jak gołąb w parapet, ta biedna Oracle, najgorzej, bo to jakbyś zrobił Oracle i wleciał w minę. Po prostu tak, dramat. Dokładnie. No, nie wygląda to dobrze i w ogóle już Stargate w tym momencie nie jest używany. I teraz Geralt robi swoją własną Oracle i to jest według mnie naprawdę bardzo dobre, bo wiesz, też nie do końca możesz się tego spodziewać, nie? Okej, dobra, ja straciłem Oracle, on zrobił Feniksa, pewnie zrobi drugiego albo coś w tym stylu, ma przewagę. Ja już nie będę wykorzystywał mojego Stargate'a, no bo po co? A tutaj pojawia się Oracle i to jest mega ciekawe. I zobaczył tę probkę jadącą na mapę, to już jest trochę podejrzane, przynajmniej w oczach Geralta powinno być, na zasadzie, a może jakieś Blinkstalkery, a może Dark Templary, jakaś inna zaraza protosa tutaj może być grana, ale jakiś świetny zwiat, Oracle od tamtej, tu Feniksem przeleciał Geralt. Tak. Nawet jeżeli miał być jakiś ukryty, nikczemny plan, to właśnie teraz by się o nim Geralt dowiedział. No w sumie zobaczył 3 gateway i Blink, więc taki standard, na jaki się często Mateusz też decyduje, no bo widzimy Twilight i 3 gateway. Także wszystko w takim bardzo standardowym tempie i wymiarze. 3 Nexus grany. I teraz Geralt jeszcze bardziej zainwestował w Stargate'a. Trochę jak na poprzedniej mapie, ale to... O, wow, okej, okay, 4 Stalkery. To tutaj to chyba niewiele da. No właśnie, Geralt dobrze ocenia sytuację, tak sądzę. Tu jeszcze poleciał do drugiej bazy. Tutaj do trzeciej tę jedną probę chociaż zgarnął, bo więcej było ciężko. Dziwne, że aktywował obie Oracle na jedną probę. No właśnie. Szkoda energii. No, troszeczkę. Pewnie jakiś misklik, bo wiesz, zaznaczył obie naraz, po prostu kliknął, wiesz, Pulsar Beama i obie się włączyły niefortunnie. Blink się zaraz zakończył, Papiego ma to wcześniej, 3 bazę też wydaje mi się, że wcześniej troszeczkę dokładnie, tak? No i na ten moment Papi tak... Znaczy to nie jest sytuacja, gdzie on jest do tyłu, nie? Wiesz, stracił tą Oracle, ale to nie jest tak, że wiesz, nagle 10 probów mu zniknęło z linii minerałów albo coś podobnego. Wygląda to całkiem solidnie, obaj gracze idą do przodu, Blink jest wcześniej, więc teoretycznie on by mógł wyjść z bazy i próbować coś zrobić. Ile ma w ogóle Stalkerów? 11 na 8, więc myślę, no, że dokładnie, to jest taki moment, gdzie może rzeczywiście... O, ładnie teraz jeszcze zestrzelił tutaj tego Feniksa. Tak jest. Myślę, że może spokojnie tutaj próbować wychodzić. Jakby minus jest taki, że on się obawia, że te Oracle mu wpadną do linii mineralnej. Tak, to jest największy problem Papiego, te Oracle, bo no trochę to wiąże ręce, ale z drugiej strony może warto zaryzykować, może jednak się uda. Może tym razem będzie inaczej i Oracle nie będą skandalicznie skuteczne. O, i tu jeszcze Zorota spogląda. Papi... Jeszcze chyba nie wie, co się zbliża. No i tutaj jest... Ja bym zdaniem mógłby walczyć tutaj tymi stalkerami na stalkery i jednocześnie wykorzystać swoje Oracle. Gdyby Geralt wiedział, gdyby wleciał. No ale dobra, to są stalkery... 3 stalkery już. Ej, to Papi to rozwali. O, ładnie. To się uda. Tak. Jedna Oracle pada i druga chyba będzie w stanie się uratować. To będzie tyle. No ale już z jedną Oraclą jest dużo gorzej ich harasować, także tutaj myślę, że Papi czuje się o wiele bardziej bezpieczny. Plus jeden Geralta w drodze. No trochę tych stalkerków tutaj jest.
Orakla. Ja nie sądzę, żeby ona była w stanie cokolwiek już zrobić. Wydaje mi się, że lepiej byłoby ją po prostu zostawić tutaj na minutę, dwie i po prostu później wlecieć, takie kamikadze zrobić i sprawdzić jakoś, czy zwiadem właśnie takiego rodzaju suicide'em można by coś tutaj znaleźć, prawda? No na przykład. Albo postawić pułapkę, jednocześnie atakując od stalkerami. Albo na przykład tak, dokładnie tak, odwrócić uwagę swojego przeciwnika. Gdzieś tam może jakieś F2A się wepnie papiemu w kontrolę, no i stalkery sobie po prostu pójdą z tej linii minerałów i wtedy będzie można zaatakować. I na ten moment, w ogóle zobacz, że oni obaj grają Darkshrine. Zgadza się. I to w podobnym momencie widzę, że wielcy protosi myślą podobnie. Tak. I co ciekawe, papi gra 3 kanony. W każdym linii minerałów? No dokładnie tak. Czy on wie o tym Darkshrine? Tak, gra jakby wiedział, ale nie widział. Nie, on nic w ogóle nie widzi w mainie u swojego przeciwnika, także no to jest akurat całkiem ciekawe. Okej, to stalkery bez szans, nie ma według mnie żadnego powodu, żeby one tutaj były. No, nie postawiła, a Oracle nie zaczęła budować pułapki i teraz jest kanon, więc to nic nie da. Tutaj te adeptki Geralta też oczywiście próbują męczyć, no ale trochę słabo, chyba że dalej postawi pułapkę Geralt. Nie, zrezygnował nulowo, bo zobaczył kanona. Dobre decyzje podejmuje Geralt, ale no mimo wszystko nic nie robi, ale no też dobrze jest nie stracić w tej sytuacji. No i przede wszystkim wychodzi na dalsze prowadzenie właśnie, tak jak wspominałeś, z ulepszeniem, z czwartą bazą. Właśnie ekonomia, technologia, te sprawy. O mój Boże, Geralt robi robobeja. To widzę, że jeszcze nie zakończył. Nie powiedział ostatniego słowa kulkami, przynajmniej w tym PvP. Może Papi będzie sceptykiem, kulkosceptykiem. Mhm, kulkosceptykiem. Nice. No i mamy podejście ze strony stalkerów. Tutaj jest też wejście jakimiś Dark Templarami. Został złapany chyba jeden? Nie, przepraszam bardzo, on był w stanie przejść dalej. Okej, to dosyć dziwnie to wyglądało. Tak jakby strzelił tam chyba, nie wiem ile tych Dark Templarów było. W każdym razie takie odwrócenie uwagi troszeczkę. Jeden z Dark Templarów wchodzi do maina. Ze strony Geralta tych Darków w ogóle nie ma. Na ten moment Geralt wydaje się, że spokojnie te stalkery obroni, ale one są jedynie właśnie takim czymś, co... O, dobra, poleciała Revelation, no tutaj jeden Dark Templar. Tylko, że on ma tutaj drugiego Dark Templara ten. Trochę beka. Stalkery były w stanie się wycofać, ale tu już 15 prołów padło, to są naprawdę duże obrażenia w tym momencie ze strony Papiego. Niezła blokada ciałem przyzywanych stalkerów, bo nie dało się po prostu dalej iść Dark Templarem w kierunku probek, więc to było dobre. Tutaj Papi też świetnie ustawiony, dużo lepiej, bo może rozwalić Nexusa, może jakieś proby, to jest bardzo dobre. 23 proby, wow, to jest mega wynik. Ja myślę, że mógł sfokusować tutaj tego Nexusa i po prostu się wycofać, teraz będzie naprawdę ciężko, no dokładnie tak, blinknął się, 23 proby padły, tak jak powiedziałeś, tutaj mamy po raz kolejny jeszcze Dark Templary, który znajduje się na górze, który jest bardzo mocno przesaturowana, w ogóle, znaczy troszeczkę przesaturowana ta linia mineralna, więc nie wydaje się to być dobrą sytuacją. Naprawdę zbyt dużo traci w tym momencie już Geralt, mam takie wrażenie. I Papi wychodzi na takie konkretne prowadzenie już. Dobra, doskonale. 33 proby, wow. I to już będzie koniec zapewne, bo tutaj Oracle czy Observer zaraz wykryją Dark Templara. Tak jest. Tu na dole jeszcze mała zaczepka. No ale genialną robotę wykonał Papi. Trzeba mu to powiedzieć, że ten ruch daje mu prowadzenie ekonomiczne. Technologicznie niekoniecznie, no bo... No nie ma więcej Disruptorów, tylko mają po jednym, więc jest tak równo. No w sumie ma dwa Immortale, czasami to może dużo zmienić, czasami nic, no bo to zależy od Disruptorów i ich strzałów i ustawienia i tak dalej, od kontroli jednostek. Ale fajnie to mimo wszystko rozegrał Papi, powrócił z dołka i jeszcze jest nadzieja. No kto wie, może Papi będzie, no niespodziewanie, na tym turnieju tak daleko. Zaraz zobaczymy, no Disruptory są z jednej strony. Papi ich dosyć... Znaczy w sumie z drugiej zaraz też będą, więc pik Protoss gameplay nam się szykuje. I plus 50 do czasu tego meczu. No jeszcze chwilę mamy, mogą sobie postrzelać, tak? To tak pół godzinki dla Słoninki teraz, nie? Strzelania tymi dispektorami. Może podejść się w tym momencie w stronę Geralta, no zniszczył tam jeden shield battery i to jest w zasadzie tyle na ten temat. Dwa Immortale tutaj też troszeczkę pomogą, poleciała Purification Nova, nic nie zrobi. No i... Czekamy chyba, znaczy generalnie wiem, co jeśli chodzi o tego. Jeśli chodzi o samego Geralta, to on tak próbuje troszeczkę właśnie pootwierać gdzieś, to może zniszczyć jedną jednostkę albo dwie. Dosyć dużo Dark Templarów w tym momencie wpada, tu jest kanon. O, i od razu bardzo ładna blokada. Świetne. Ale 5 Dark Templarów, no to może być trochę dużo, no ale stalkery już są na miejscu. Doskonale, ale z drugiej strony... nie ma szans dla tego Nexusa, nawet super bateria nie wystarczy. Jak tyle stalkerów to atakuje. No dobra, to nie pomogło, ale tutaj też jest kontratak. Tak, super bateria próbuje regenerować tego kanona i to się nawet uda, dokładnie tego kanona nie straci.
A te Templary, przepraszam bardzo, te Darki są w ogóle na holdzie chyba były, no dokładnie tak, tam coś dziwnego, bo a nie, bo ten jeden nie był w stanie się przecisnąć do tego, do kanona, dlatego w ogóle nie atakował niczego. Także tak to wygląda, trzeba troszeczkę uważać na kontrolę Stalkerów właśnie, bo one tutaj sobie stanęły w miejscu, no. O, było blisko, kula, nie ma połączeń, ale bardzo ładnie się zaczaił na tym wzniesieniu Geralt, żeby uderzyć w Papiego, gdyby się Papi zagapił, no to od razu... No mogłoby być już w grze prawie. Geralt teraz jeszcze Revelation chyba zamierza zagrać. Swoją drogą Blink do Dark Templarów myślałem, że będzie grany. A nie bardzo, nie bardzo. Geralt nie zrobił tego ulepszenia. Papi opracowuje Shadow Stride'a. Mroczne przejście. Takie mroczne przejście. A właśnie, jak jest Shadow Stride? No właśnie, mroczne przejście. Mroczne przejście? Tak, nice. Tak. O, będzie. Kuleczki. To będzie super! Świetnie mu tutaj trafił, ale też traci swoje Disruptory, więc nie jest idealnie. No tutaj kolejny Disruptor zostanie zniszczony. No nie wiem, powiem szczerze, kto na tym lepiej wyszedł. Teraz jeszcze jeden Disruptor zniszczony, drugi, trzeci. Tak, tego także będzie w stanie zniszczyć. Nawet Obserwator, który nie był niewidzialny, ponieważ dostał Revelation. No i tej bazy się uratować nie da. No się powymieniali dosyć mocno tymi Disruptorami, muszę przyznać, ale ostatecznie wydaje mi się, że Geralt wyszedł tutaj trochę do przodu, bo zniszczył tą bazę. O wow, ile Darków. Tak, to jest potężna liczba, trzeba przyznać. To jest w zasadzie chyba jedyna nadzieja Papiego. Jeszcze z tym mrocznym przejściem właśnie spróbuję to rozegrać. O, Revelation objął wszystkie trzy Dark Templary w drugiej bazie. Mateusza, a tutaj jeszcze piękna blokada probami, tak żeby nie dało się... Aj, da się rozwalić tego kanona. No ale to zaraz się zregeneruje, czy tam odnowi Revelation, albo po prostu Observer wykryje te Dark Templary i te... Albo jedno i drugie, czemu nie? Czemu nie? No naprawdę dużo więcej jednostek walczących ma Geralt, ale Papi ma więcej probek z tym, że on ma ich tak dużo, że on nawet nie potrafi ich wszystkich wykorzystać w jakiś korzystny sposób. O tak, Nexus. Tylko, że ale uratował za pomocą super baterii, także no nie było to idealne. Tutaj jest kolejny Nexus, który chyba zostanie zauważony, dokładnie tak, anuluje go. O, wygląda to, że nawet, że nie, ale tylko że zostaną zniszczone Disruptory, no i nawet Nexus nie padnie, ze względu na to, że cały czas Geralt jest w pościgu i to jest akurat świetne, bo dał radę uratować sobie właśnie tego, dał radę uratować tego Nexusa. I to jest sobie taka nieciekawa sytuacja. Nie wiem, czy się nie powinien Papi tutaj wycofać. Zwłaszcza, że właśnie w tym momencie jest, zobacz, on go bierze w kleszcze, to jest koniec gry, to jest GG. No, trochę tak. Nie da rady tego Protossa już zatrzymać. Lepszy musi być już chyba Geralt, aczkolwiek... No dobra, Papi jeszcze trochę powalczy. No póki w sumie kulki w grze, to jeszcze jest nadzieja. Tutaj świetna blokada znowu ciałem Stalkerów Dark Templara, który próbuje uciec. Tutaj kolejne wykrycie. No Papi tak biega, ale nie jest w stanie właśnie znaleźć kolejnych obrażeń. Nie ma takiej możliwości. No dzisiaj już kolejny raz widzimy takie bardzo ładne bieganie Dark Templarami, ale po prostu Geralt ma za dobrą defensywę. Może traci, ale przede wszystkim wyprowadza mecz. 98 probek na 4 bazach, to jest co najmniej o 10 za dużo. No i teraz jeden Disruptor zniszczony, zbyt blisko to wszystko podeszło, fatalnie w tym momencie ze strony Papiego, no i Geralt chyba idzie po zwycięstwo i idzie do finału, mam takie wrażenie, jeden Immortal zostanie zestrzelony, super bateria, coś tam regeneruje, jeszcze ten kanon się trzyma w linii mineralnej, rzeczywiście traci dosyć dużo czasu próbując zniszczyć ten budynek, pełne okrążenie jednostek czerwonego Protossa i to jest już moja opinia 100% GG. Tak jest, to już nie przywróci tej rozgrywki Papi, choćby się bardzo, bardzo starał. Nie ma już za bardzo gdzie zbierać, czego zbierać, no i czym zbierać też. No ale jeszcze momencik, jeszcze chwila kontemplacji, co się dzieje na ekranie. Papi się chyba dobrze bawi, patrząc na te zgliszcza. On coś pisze na klawiaturze chyba. Tak? Gratuluję ci, Protossie. Czekaj, bo tak coś... O Boże. A idzie to z Kickera. Ta GG! I Polska górą znowu. To się zgadza. Boże, jakie polskie turnieje są piękne. Zawsze praktycznie wygrywa Polak. Przynajmniej na tych turniejach, na których byłem do tej pory. Co za magia. I będziemy mieli finał. Tylko pytanie brzmi, jaka będzie przerwa. Mam nadzieję, że niezbyt długa. Gdzie jest Eleiza? To jest moje pytanie. Będzie grał z Geraltem. Także konkretna rozgrywka. I teraz, jeśli ja sobie szybko spojrzę na... drabinkę. Coś jest poszukiwane. Aha, dobra. To Elazar i Geralt już grali, nie? Elazar wygrał. Tak, grali już. Grali, to już było. To był finał górnej drabinki. Tak, także koniec. Także tak. No i było 2-0, także ja powiem szczerze, że się mocno zastanawiam.
No, powinno być jakieś zagrożenie, powinno się coś tutaj jak najbardziej jeszcze, myślę, ciekawego wydarzyć. Geralt ma minimum drugie miejsce, Lazer zresztą też trzecie miejsce, na pewno Papi, czwarte Snokstar. No i kto wie, co się dalej wydarzy. Ostatni pojedynek już niebawem. No i co? Będziemy pewnie przechodzić do przerwy.